Witam Was, kochani. Zapraszam na karty dnia. Poniedziałek. Jak nam dzisiaj się ułoży ten dzień? Już patrzymy. My. Siódemka kielichów. Wielość możliwości, ale też trochę bujanie w obłokach. Czego to może dotyczyć? To są sprawy związane z... Tutaj mi się pokazały aż cztery aspekty. Po pierwsze, sprawy związane z uczuciami, ze związkiem. Czegoś nie zauważamy, gdzieś tam jesteśmy w swoim własnym świecie. Po drugie, jakiś wyjazd. To oczywiście może być wszystko razem, tak? Wyjazd gdzieś tam z jakimś człowiekiem do jakiegoś, do pary swojej, do kogoś, kogo darzymy uczuciami. Druga sprawa, zastanawiamy się, czy kogoś poprosić o pomoc. Albo ktoś nas prosi o pomoc, a my wyobrażamy sobie nie wiadomo co. Tak? Czyli ta siódemka kielichów oznacza, że nie widzimy tego, jak coś jest pokazywane w rzeczywistości. Gdzieś tam bujamy w tych obłokach. Za dużo możliwości się pokazuje. No i mamy tutaj cesarzową. Kartę mamy, ale też kartę piękna. Kartę upiększania. Czyli znowu, nie widzimy jakiejś potrzeby może. Nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. No, schodzimy dzisiaj na ziemię, kochani. A szczególnie, jeżeli chodzi o te aspekty. Związki, pomoc, upiększanie, mama, upiększanie na przykład swojego otoczenia, ale też siebie, no i wyjazd. Takie mi się tutaj dla Was dzisiaj energie pokazały. Z tym to wszystko jest związane. Życzę Wam dobrego poniedziałku i do usłyszenia już jutro. Trzymajcie się. Pa, pa!